Dzień dobry Państwu. Witamy w kolejnym programie W Powiększeniu. Tym razem bohaterem naszego programu jest jeden z najciekawszych współczesnych badaczy literatury polskiej. Nasz gość to nie tylko znakomity historyk literatury, ale także krytyk współczesnych zjawisk literackich, który jak nikt inny potrafi pokazać powikłane związki literatury z historią, polityką i tradycją kultury. Naszym bohaterem jest dziś pan profesor Maciej Urbanowski. Zapraszamy. Maciej Urbanowski jest kustoszem i ogrodnikiem. Jest kustoszem jako historyk literatury, ogrodnikiem jako krytyk literacki, publicysta, recenzent, eseista. Kustosz to ktoś, kto wyszukuje rzeczy cenne, niedostrzegane przez innych, dba o nich. Kustosz to ktoś, kto ma zaufanie tych, którzy przychodzą do niego, żeby im pokazał prawdziwy świat. Kiedy myślę o sztuce historyczno-literackiej Macieja Urbanowskiego, przychodzi mi na myśl w pierwszej kolejności słowo etos. Urbanowski jest badaczem, którego literatura interesuje przede wszystkim przez wzgląd na to, do czego odsyła i czym się zajmuje, co za nią stoi. Urbanowski pyta o wartości, pyta o to, co literatura, co tekst literacki mogą zrobić ze światem. Maciej Urbanowski jest niezwykłym człowiekiem, niezwykłej szlachetności człowiekiem, co wiem jako jego przyjaciel. Człowiekiem wypróbowanym przez bardzo ciężkie doświadczenia, którym zawsze umiał sprostać. I z tego powodu go podziwiam. Choć jest stosunkowo młodym badaczem, urodził się w latach 60., to przypomina naszych mistrzów, którzy urodzili się w czasach dwudziestolecia międzywojennego, w latach 30. czy wcześniej. Oni właśnie tacy byli. Ci, którzy byli wychowani przez Pigonia, przez Sinkę. I Maciek jest nietypowy na tle naszych czasów. Pod tym względem, że on jakoś przenosi tę kindersztubę akademicką do współczesnej krytyki literackiej. Dzięki Urbanowskiemu lepiej rozumiemy samych siebie i własną współczesność. Jest wielkim kreatorem niewypowiedzianych opowieści literatury polskiej. Najwyższa pora przywitać naszego gościa. Jest z nami pan profesor Maciej Urbanowski. Jak już się rzekło, badacz, historyk i krytyk literacki związany z Uniwersytetem Jagiellońskim w Krakowie. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie profesorze, zacznijmy od takiego wymiaru najbardziej egzystencjalnego, prywatnego w odniesieniu do literatury. Po co pan czyta? Po co panu literatura? W różnych momentach jakby mojego życia z różnych powodów pewnie czytałem literaturę. Takie moje pierwsze literackie doświadczenie, które pamiętam, to jako 8-letni chłopak czytałem w Odyseję Homera. No i to było to właśnie olśnienie i od tej pory myślę, to co łączy te moje spotkania z literaturą, to takie przekonanie, że literatura jest czymś dla mnie ważnym, poważnym, ale też jest taką przygodą, która wiedzie mnie ku jakimś nieznanym światom, nowym światom. Przygodą, w której literatura jest takim wehikułem, ale także literatura jest takim subtelnym narzędziem poznawania tych innych światów. Jak sobie myślę, czym jest dla mnie literatura, to przypomina mi się taka propozycja Tomasza Burka, którą kiedyś złożył pół żartem, pół serio, bym napisał książkę pod tytułem Wyspa Skarbów. I to mi się bardzo podoba ten tytuł, bo on no właśnie oddaje ten, jak pamiętamy, że to jest aluzja do słynnej powieści Roberta Louisa Stevensona. Więc z jednej strony czytanie jako taka awantura, przygoda, czasem niebezpieczna, piracka, ale której stawką jest odnalezienie jakiegoś skarbu, jakiejś wartości, czegoś cennego, co potem chronimy, opiekujemy się, dbamy o to. I no właśnie, to jest ta przygoda duchowa, egzystencjalna, przygoda poznawania świata.
No tak bardziej szczegółowo chciałem o te skarby zapytać. Czemu warto czytać, a nawet studiować literaturę polską? Słyszałem o pewnym wybitnym krytyku literackim, że mówił, że najpiękniejsza, najważniejsza jest literatura francuska dla niego. Dla mnie zawsze wydawało się, że najważniejsza, najpiękniejsza jest literatura polska. Ona jest tym skarbem, takim majątkiem, który ja mam, tak? Który dzięki któremu ja sam czuję się bogatszy, też czuję się dumny, tak, że jestem częścią jakiejś tradycji, którą dzięki tej literaturze poznaję. Ta literatura zakorzenia mnie w jakiejś rzeczywistości. No i też jeżeli używam tutaj metafory przygody, jeżeli jestem częścią tej przygody bycia Polakiem, jeżeli czuję się częścią tej przygody, no to w tej literaturze no odnajduję jakby reguły tej gry i też rozumiem swój los. Przywołał pan tytuł literatury młodzieżowej, to chciałem sięgnąć właśnie do tych korzeni, wczesnych korzeni pana obcowania z literaturą. Jak pan wspomina czas studiów, lata 80. Ja na studia polonistyczne jakby przybywałem po doświadczeniach licealnych i doświadczeniach pierwszej połowy lat 80. i właściwie też w liceum dzięki wspaniałej polonistce Zofii Rychel poznawałem, odkryłem Herberta, pana Cogito, odkrywałem Gombrowicza, Schulza, Herlinga Grudzińskiego, a potem był stan wojenny i też literatura drugiego obiegu. No, wydawało mi się znowu, że literatura jest taką sprawą niezwykle serio ważną, skoro poświęca się dla niej własne życie i kariery, taką też znowu przygodą konspiracyjną. Ryzykowną. Ryzykowną właśnie, niebezpieczną. Czymś ważnym. To był oczywiście czas znowu jeszcze stanu wojennego, więc też takiego życia na powierzchni, powiedziałbym, smutnego, szarego, beznadziejnego, a z drugiej strony gdzieś tam we wnętrzu jakiegoś fermentującego, w sensie takim duchowym, politycznym, oczekiwania na jakiś rodzaj przełomu, ale też takiego bardzo intensywnego czytania głównie w moim przypadku literatury podziemnej, emigracyjnej, niezależnej, intensywnego słuchania muzyki rockowej, alternatywnej. Także takiego intensywnego działania, znaczy w moim przypadku no, nie było no, jakoś tutaj może spektakularne i martyrologiczne, ale też chodzenie na demonstracje, rozrzucanie ulotek, robienie ulotek. Ale był to też czas wzmożonego podziemnego ruchu wydawniczego. Czy pan się angażował w ten ruch? Angażowałem się tak rzeczywiście mocno jako bardziej czytelnik, tak? A jakie to były książki? Jacy autorzy? No, bardzo różni, nie wiem, no, Milan Kundera, Nieznośna lekkość bytu, poezję Zagajewskiego, także książki Herlinga Grudzińskiego, Sołżenicyn. To były te rzeczy, które Szkworecki, którego odkrywałem w wersji podziemnej, ale także dzięki tym książkom sięgałem do edycji z końca lat 60. Tchórzy, którzy na mnie wielkie wrażenie wywarli. Więc to bardzo czytałem i bardzo to przeżywałem. To jakoś mnie także formowało. Byłem także od pewnego momentu członkiem Konfederacji Polski Niepodległej i także tutaj pamiętam gdzieś pod Krakowem na Powielaczu jakieś pisemko drukowaliśmy czy wydawaliśmy. Zajmowałem się sprzedażą, kolportażem książek, ale generalnie no właśnie raczej pamiętam siebie jako formowanego przez te wydawnictwa z lat 80. A jeśli chodzi o życie studenckie, o wykłady, kogo z wykładowców pan wspomina jako szczególnie interesujących? No z tych wykładów, które zapamiętałem, to były wykłady księdza Józefa Tischnera o
bodajże filozofii dramatu i one cieszyły się ogromną rzeczywiście popularnością, tłumy na nie przychodziły i słuchały w ciszy i skupieniu tych wykładów. Z moich polonistycznych wykładów najbardziej chyba pamiętam kurs profesora Tadeusza Ulewicza o literaturze staropolskiej i z racji samego niezwykle ekspresyjnego wykładowcy, ale też Tadeusz Ulewicz no, rzeczywiście pokazywał literaturę staropolską jako no, właściwie coś żywego, bardzo aktualnego, ale też mocno podkreślał właśnie związki z Rzymem, z cywilizacją łacińską. Chodziłem na bardziej kameralne wykłady, na przykład Aleksandra Fiuta o Czesławie Miłoszu, czy profesora Henryka Markiewicza o teorii powieści, na których chodzili ludzie z kręgu Bruliono, o czym wówczas nie wiedziałem w tym skromnym gronie. Też bardzo ważne był nagłos. To nie były wykłady, ale pismo mówione w Klubie Inteligencji Katolickiej, gdzie pisarze, nazwijmy to opozycyjni, wygłaszali swoje teksty. No i tam rzeczywiście panowała niesamowita atmosfera. A czy pan miał swoich mistrzów uniwersyteckich? Z jednej strony nigdy nie przedrukowałem tekstów. Dałem się taką polemikę na początku lat 90. z profesorem nieżyjącym już Włodzimierzem Maciągiem, który zarzucał młodemu pokoleniu bezradność, taką intelektualną na początku III RP. I ja tam właśnie jako pewnie nie pierwszej, nie ostatniej, no, zarzucałem temu staremu pokoleniu raczej bezradność. Właśnie mówiłem o naszym pokoleniu jako pokoleniu trochę zdradzonym przez mistrzów. Pokoleniu, które jest znowu takie samo, prawda, zostawione sobie i kierowanie wobec nich pretensji wydawało mi się nieuzasadnione. I myślę, że ta diagnoza trochę dotyczyła też mnie, takiego kogoś skazanego na samotne poszukiwanie pewnych idei, tekstów, ale de facto miałem taką mistrzynię i mam, to była pani profesor Marta Wyka, którą znałem z książki już czytanej w liceum, o bardzo dobrej opowieściach Stanisława Brzozowskiego, kogoś, kto był wówczas też dla mnie takim odkryciem. I tak trafiłem na jej seminarium. To było seminarium o dwudziestoleciu międzywojennym i tam czytaliśmy, pamiętam, książkę o upadku cywilizacji zachodniej Floriana Znanieckiego, zapomnianą powieść Mariana Rudbuczkowskiego o tragicznym pokoleniu. W ogóle całe to seminarium dotyczyło właściwie kategorii młodości w literaturze międzywojennej, w takiej perspektywie trochę katastroficznej. I to było bardzo ciekawe dla mnie, bardzo też aktualne, stąd też moja decyzja, która spotkała się z aprobatą profesor Wyki, pisania magisterium o Andrzeju Bobkowskim, który był dla mnie takim wielkim odkryciem. No i potem też profesor Wyka jakoś towarzyszyła mi, opiekowała się mną w trakcie doktoratu. Przypomnijmy, że profesor Marta Wyka to córka Kazimierza Wyki, jednego z najwybitniejszych polskich krytyków, badaczy literackich w XX wieku. Tak. Czy w takim razie także pośrednio Kazimierz Wyka stał się pańskim mistrzem? Tak, znaczy i na tym seminarium i potem w trakcie studiów w ogóle jakby wpadłem w tą krytykę lat 30. pokolenia 1910, krytykę personalistyczną. Młody Wyka, Ludwik Frydę, Bolesław Miciński, ale także krytycy z kręgu Prosto z mostu. No to mnie niezwykle zafrapowało, zainteresowało i ten model krytyki stał się mi szczególnie bliski, więc też dzięki Marcie Wyce jakoś czułem taką znowu żywą więź z dwudziestoleciem międzywojennym, które też jakby w mojej rodzinie było taką trochę epoką legendarną i chyba no, trochę dla mojego pokolenia też z perspektywy lat 80. dwudziestolecie wydawało się no, taką epoką do tej Polski wspaniałej, suwerennej, różnorodnej, ciekawej, mówiącej wieloma głosami i wolnymi głosami, więc
to mnie jakoś kształtowało. A czy pamięta pan taki moment, w którym pan podjął decyzję o tym, że będzie pan naukowcem, że będzie pan profesjonalnym literaturoznawcą? Znaczy, ja myślę, że ten moment takiego poczucia, że to jest ekscytujące i to jest coś, co bym lubił robić, to było moim magisterium o szkicach piórkiem, kiedy no właśnie zacząłem poszukiwać tekstów Bobkowskiego, wówczas jeszcze rozproszonych. Dotarłem do jego niepublikowanej korespondencji, więc ten mój ulubiony, ukochany pisarz też stał się przedmiotem takiego detektywistycznego śledztwa. No było też takim ważnym doświadczeniem, nawet duchowym, bo zrozumiałem lepiej, no bardzo ważne dla mnie wtedy i do dzisiaj jakoś szkice piórkiem, ale też wcześniej już na pierwszym roku napisałem esej o opowiadaniu Wesele raz jeszcze Marka Nowakowskiego, to jakoś tak został pochwalony i byłem oczywiście dumny, ale też poczułem, że być może stać mnie na właśnie uprawianie krytyki literackiej. Ale sięgnął pan do historii polskiej literatury, niekoniecznie od razu do współczesności. I tu już jesteśmy bardzo blisko pytania, co to znaczy być historykiem literatury? Maciej jest historykiem polskiej kultury duchowej. Jest historykiem kultury nie w sensie materialnym, tylko tej kultury, która tworzy wspólnotę, która tłumaczy nam sens działań ludzi, tych, którzy piszą. Jego zasługi historyczno-literackie polegają na tym, że ta twórczość naukowa zmieniła obraz polskiego dwudziestolecia międzywojennego. Wcześniej, gdzieś na początku lat 80. ubiegłego wieku, dwudziestolecie było czytane pod znakiem trzech wielkich pisarzy: Witkacego, Gombrowicza i Szulca. Tak widział dwudziestolecie międzywojenne Jan Błoński. Natomiast Urbanowski dodał do tego obrazu cały szereg, całą galerię postaci, o których wcześniej nie pisano, bo w PRL-u nie było wolno ze względu na cenzurę. Imieniami Straszewicza, Floriana Czarnyszewicza, autorów, o których nie można było w żaden sposób pisać wcześniej, a on jakby nobilitował tę konserwatywną czy prawicową krytykę literacką dwudziestolecia. Pokazuje czytelnikowi i odbiorcy polskiej literatury te lądy, których dotychczas nie dostrzegaliśmy albo o których zapomnieliśmy. I myślę, że to jest jego największa zasługa, to znaczy przywrócenie historii literatury polskiej postaci, dzieł i zagadnień, które były pomijane w epoce komunizmu. Mówimy o pisarzach wprost zakazanych i o zakazanych książkach. Maciej Urbanowski wydał taką książkę Od Brzozowskiego do Herberta, Studia o ideach. Ten podtytuł jest niezwykle istotny. Właśnie idea jest czymś, co najbardziej koncentruje uwagę Macieja Urbanowskiego. Czy literatura, czy kultura mogą kształtować świat? Czy są zabawą? Czy są jakąś grą, którą podejmuje pisarz, uczestnik życia publicznego? Czy też są czymś więcej? Pytanie o związek między słowem a czynem. I myślę, że Urbanowski w sposób jednoznaczny opowiada się za jednorodnością słowa i czynu. Literatura jest działaniem. Pisanie o literaturze jest działaniem. Krytyka literacka jest działaniem. Będąc historykiem literatury, historykiem duchowej kultury narodu, jest jednym z najwybitniejszych badaczy historii polskiej inteligencji. Bada tą historię, historię duchową, historię biografii w literaturze, bo duża część duchowej historii Polski jest zapisana w tekstach, w słowach, w języku, w tematach, no i także w losach. I te wszystkie, ten cały bukiet spraw w twórczości Macieja Urbanowskiego znalazł wspaniałego mistrza.
Czy podziela pan taki sąd, który spotykamy niekiedy w piśmiennictwie na temat polskiej kultury, polskiej literatury, że polska kultura jest literaturocentryczna? I co by to miało oznaczać? No tak, taki pogląd się dosyć często pojawia, czasem zresztą z takim dodatkiem niestety, tak, że jest za bardzo literaturocentryczna, z taką pretensją, że pisarze, literatura jakby zbyt silnie wpływa na myślenie Polaków, tak, ale no to jest pewna konstatacja obiektywna, tak, co najmniej od końca XVIII wieku to pisarze, to literatura, no są w centrum, tak, naszego życia narodowego, ale też jakby organizują naszą duchowość, naszą umysłowość, naszą politykę. W tym sensie no, literatura, takie ważne dla mnie pismo okupacyjne Sztuka i Naród miało to motto z Norwida, tak, z Prometidiona, trochę sparafrazowane. Artysta jest organizatorem wyobraźni narodowej. Można powiedzieć, pisarz polski jest organizatorem wyobraźni narodowej, w tym sensie organizatorem, że no, on jakby mebluje nam głowy, tak, swoimi symbolami, swoimi metaforami, jak radość z odzyskanego śmietnika, tytułami, jak przedwiośnie. No i my dzięki tym metaforom znowu rozumiemy świat, ale też komunikujemy się między sobą. Tomasz Burek mówił że jedną z cech polskiej literatury jest jej nadliterackość, tak, że literatura polska nigdy nie chce być tylko literaturą, wyłącznie literaturą. Ona chce być czymś więcej, tak? I wydaje mi się, że no to też jakby decyduje o oryginalności polskiej literatury i o tym, że ona jest jakby była ciągle atrakcyjna dla czytelników. Nie zamykała się jakby sama w sobie. Podejrzewam, że to ta nadliterackość polskiej literatury ma coś wspólnego z doświadczeniem zaborów, utraty niepodległości. A jakby pan opisał konsekwencje zaborów, czy tego, co dzisiaj w trochę innym idiomie nazywamy polityką kolonialną państw zaborczych, na rozwój literatury polskiej? Ta dramatyczna polska historia, kiedy nie było suwerennego państwa, no, sprawiła, że literatura zyskała niezwykłe znaczenie, stała się takim niewidzialnym państwem Polaków, tak? Gdzie właściwie to była ta jedyna sfera, którym rządzi rząd dusz. Rząd dusz, tak. I to też była ta jedyna chyba sfera, gdzie mogła Polska, no idea wolności, czy marzenie o wolności, o suwerenności się w sposób najwyraźniejszy manifestować. Ale też ta historia no znowu sprawiła, że polska literatura była literaturą no, mocno zwróconą ku historii i myśleniu o historii. Tak? To jest taka literatura historiozoficzna bardzo, bardzo silnie. Miłosz mówił o storicyzmo polako, tak? O takiej polskim historyzmie, jako takiej cesze, która wyróżnia na tle innych literatur naszą literaturę. No właśnie, czy to jest wartość literatury polskiej, ten związek z historią, czy bardziej ograniczenie? Czy to powinniśmy zerwać z tym związkiem, wyzwolić się z tej historii? No ja myślę, że to jest dla mnie no bez wątpienia wartość, tak, decydująca i odrębności na tle innych literatur. No także to coś sprawia, że ta literatura jest taką często antycypacją tego, co wydarzy się w historii, ten i taki specyficzny profetyzm. I no też dzięki temu wyczuleniu na historię, na tą historyczny aspekt polskiej i historii w ogóle, ale też tej dziejowości człowieka, tak? To, bo Brzozowski mocno walczył z bezdziejowością, no właśnie, tak? To jest, wydaje mi się też, no dzięki temu na przykład w XX wieku no, powstały takie książki jak, nie wiem, Pożegnanie jesieni, Nienasycenie Witkacego, jak Aby podnieść róże Trzebińskiego, jak Wiersze Sebyły, tak? Te wszystkie książki, które, czy Bunt Reymonta, które próbowały jakby zrozumieć historię, zrozumieć te fenomeny groźne w historiach, totalitaryzm, tak, w czym okazywały się no, prekursorskie wobec wielu innych literatur. To też jakby było ważne i ciekawe. Jest pan autorem cyklu wykładów poświęconych literaturze polskiej pomiędzy 1918 a 1989 rokiem. I przywołuje pan w tym cyklu kategorię doświadczenia, które
porządkuje to tok narracji. Dlaczego wybrał pan tę kategorię do opisu polskiej literatury? No ona mi się wydała jakoś najbardziej poręczna, tak, najbardziej funkcjonalna, żeby opowiedzieć o polskiej literaturze no w kontekście doświadczenia, czyli pewnego tematu, a zarazem bardzo ważnego wydarzenia przeżywanego przez wspólnotę narodową, a zarazem wydarzenia, które zostało opowiedziane przez literaturę, albo które mogła opowiedzieć tylko literatura. To jest wydarzenie jakieś dramatyczne, wydarzenie tragiczne, tak, czy wydarzenie graniczne, a z drugiej strony to jest wydarzenie, do którego literatura polska wracała, tak, i w ten sposób jakby wydawało mi się, że można opowiedzieć o literaturze polskiej właśnie jako pewnej ciągłości, tak, pewnych doświadczeń, pewnych pytań, które dotyczą tych doświadczeń, pewnych wyzwań, jakie te doświadczenia stawiały literaturze. Postawmy kropkę nad i, dopowiadając, że ten cykl wykładów mogą państwo obejrzeć na kanale Kanon 21. Serdecznie zapraszamy. Panie profesorze, jest pan również pionierem badań historyczno-literackich nad polską literaturą prawicową. W 1997 roku opublikował pan studium Nacjonalistyczna krytyka literacka, która była no, pionierska, jeśli chodzi o przedmiot badań. Co pana skłoniło do takiego wyboru właśnie? Odkryłem, jak ciekawa i zróżnicowana była prasa prawicowa, czy konkretnie nacjonalistyczna, narodowa, w latach 20. i 30., zwłaszcza środowisko tygodnika Prosto z Mostu, którym kierował Stanisław Piasecki. Pisma, które no, miało bardzo ciekawe pomysły literackie, polityczne, czasem bulwersujące, ale czasem jak czytałem te teksty, no, zdumiewająco w swoich diagnozach aktualne, więc to było znowu pismo niezwykle, niezwykle dla mnie żywe i stąd, ale też właśnie takie miałem poczucie jakiejś dezorientacji, bo no, przychodziłem z pewną właśnie taką wizją, że literatura prawicowa będzie jakoś prymitywna, partyjna, monotonna, że tam nie ma nic, co by mogło zainteresować młodego wówczas czytelnika. No, okazało się zupełnie inaczej. Skąd były te wyobrażenia? Te uprzedzenia, no, jak się później okazało. Gdzieś funkcjonujące jakoś pewnie w jakimś takim, nazwijmy to, dominującym dyskursie, tak, który gdzieś tam sączył się z czytanych przeze mnie tekstów, podręczników. I nawet studia polonistyczne tego na początku nie przełamały. I też tych autorów w ogóle nie było, tak? Jeżeli ja czytałem o Jerzym Andrzejewskim, no to też nie wiedziałem, że on był bardzo aktywnym krytykiem literackim właśnie Prosto z Mostu, że tam wydał swoją debiutancką książkę opowiadań. Nie wiedziałem, że Bolesław Miciński wydał Podróże do pieki w bibliotece Prosto z Mostu. Nie wiedziałem w ogóle, kim był Włodzimierz Pietrzak czy Stanisław Piasecki, tak? Więc to były oczywiście nazwiska nieznane, teksty nieprzedrukowywane, więc to mnie bardzo zainteresowało i tak jak mówię, zdumiało w jakimś sensie, że oto mamy jakiś ogromny w przypadku dwudziestolecia, czy duży wycinek tekstów, który odsyłał mnie ciągle do jakichś innych, tak, pisarzy, nazwisk, książek, jakiś taki rodzaj ziemi nieznanej. Więc jest ta książka, Nacjonalistyczna krytyka literacka, potem postanowiłem wydać na przykład wybór tekstów Stanisława Piaseckiego i trochę jakby tutaj to terytorium zacząłem no, zapełniać. Słowo prawicowy, nacjonalistyczny ma charakter taki jednak stygmatyzujący, prawda? No to, tak, degradujący. Znaczy, to wciąż ma, tak, i też no, miało w PRL-u, tak, to jest ta część literatury, która była mielona, tak, wycofywana z bibliotek, która była niewznawiana, niekomentowana albo komentowana w sposób wybiórczy, a wydawało mi się, no, raz, że ona często
często sama w sobie była bardzo interesująca. Kiedy przeczytałem opowiadania Czesława Straszewicza z tą Gromy z jasnego nieba, no to byłem zaskoczony, olśniony, jak są to znakomite teksty i zdziwiony, że one właściwie nie zostały nigdy przedrukowane. Potem jakby rozumiałem oczywiście, dlaczego pisarz później emigracyjny, wtedy właśnie kojarzony z tą taką faszystowską, jak pisano, antysemicką gazetą, tak antysemicką, tak w momentach antyfaszystowską, ale także inną, także katolicką, także taką, której drukował i Żykowski, więc to wszystko było znacznie bardziej skomplikowane i zarazem no, ciekawe, było to wyzwanie. No dobrze, ale można zgłosić słuszną wątpliwość, że kategoria prawicowości, lewicowości, no to są słowa wzięte ze słownika polityki. Czy prawicowość może być pełnoprawnym terminem historyczno-literackim? No to jest temat do dyskusji, tak? Ja właściwie po pierwsze jedną książkę wydałem pod tym prawa strona literatury polskiej, nie literatura polska prawicowa, tak? Znaczy wydawała mi się taka metafora pojemniejsza, bardziej ambiwalentna, która nie zamyka jakby tutaj tego terminów wyłącznie w kategorii politycznej. Zawsze mówię, że tak jak jest z lewicą i prawicą, nie ma jednej lewicy i prawicy, tylko są liczne prawice i liczne lewice, które się zmieniają. I też czytając krytykę literacką, także zresztą dzisiaj posługujemy się tego rodzaju epitetami, określeniami w odniesieniu do pisarzy, do pism, do książek, prawicowa, lewicowa i tak dalej. Więc na pewno jest to jakiś taki w naszej literaturze naturalny też sposób klasyfikowania, czytania, odbierania literatury. Co się za tym kryje? Czy to jest tylko polityka, czy w znaczeniu ideologii jakiejś politycznej, czy także pewna sytuacja komunikacyjna, czy także to jest jakaś idea czy idea, tak? To w tym sensie to pozwala także opisywać literaturę i także rozumieć sposoby jej czytania. Może wymieńmy krąg autorów, o których mówimy w tym kontekście, z okresu międzywojennego czy powojennej emigracji. Znakomitymi pisarzami politycznymi byli ideolodzy Ruchu Narodowego Dmowski, Popłacki, Balicki, ale także z Ruchem Narodowym, tak? Czyli dzisiaj mówimy, utożsamiamy to trochę z prawicą, tak? Kojarzymy Rejmonta, tak? Czy Stanisława Wyspiańskiego i jego wyzwolenie, tak? Sienkiewicza, tak? Jest Józef Weizenhoff, Adolf Nowaczyński w dwudziestoleciu międzywojennym. Ildefons Gałczyński. Konstanty Ildefons Gałczyński, tak. o którego pieśniach o szalonej ulicy, nieprzedrukowanych w PRL-u, też pisałem obszernie jako bardzo ciekawym, zaskakującym tekście, takim polityczno-poetyckim. Jerzy Andrzejewski, tak? Z debiutem swoim nagrodzonym. Tak jest, Wojciech Bąk. Więc to naprawdę jest spore grono autorów, którzy oczywiście ta prawicowość bywa jakby pewną sytuacją, która wydarza się w biografii, tak? Ale też tutaj no jest to jakiś sposób też zrozumienia polemik, niesnasek, tak? Które się pojawiały. Po wojnie oczywiście ten nurt, on ma w czasie II wojny ciekawe jakby kontynuacje właśnie w środowisko sztuki i narodu, środowisko dźwigarów tutaj w Warszawie, ale po wojnie ono głównie na emigracji, to jest Myśl Polska i wydawana w Londynie, trochę Jerzy Pietrkiewicz jeszcze wtedy pisuje, Wojciech Wasiutyński, więc to też zależy, jak będziemy tą prawicowość oczywiście definiować, niektórzy ją kojarzą czy utożsamiają także jakoś z literaturą katolicką, oczywiście niesłusznie, ale to wszystko tworzy taki ciekawy splot dla badacza jakby tekstów, wydarzeń też tłumaczących czasem, dlaczego pewni autorzy
są pomijani. Ja teraz pisałem duży szkic o Janie Bielatowiczu, krytyku emigracyjnym, który właśnie był takim krytykiem no, związanym z endecją, młodym przed wojną, potem po wojnie na emigracji, związany z pismami katolickimi, trochę też takimi endeckimi, ale też ciekawy, ale zupełnie właściwie zapomniany. Jeśli chodzi o tę kategorię prawicowości, to ona jest zrozumiała w kontekście wyborów politycznych. Ale jak ona się ma do wyborów estetycznych? Czy tam też ona jest jakoś funkcjonalna? Bywa, tak. Znaczy właśnie to jest, jak to rozumieć? Bo z jednej strony oczywiście można by tak podejść a priori do tego, że to będzie taka literatura tradycjonalistyczna, tak, klasycyzująca, taka wierna jakimś konwencjom realistycznym, tak. Ale tak nie zawsze jest, tak, no bo właśnie przypadek Prosto z mostu, Gałczyński, czy krytyka literacka Alfreda Łaszowskiego, czy... Gajcy, tak, czy Wacław Bojarski, no pokazują, że ta jakby prawicowość polityczna może się łączyć z awangardowością estetyczną, więc w tym sensie tutaj nie ma jakiegoś koniecznego związku. Więc to jest interesujące, wydaje mi się, i też pokazujące no trochę, że nie warto ufać takim właśnie jakimś etykietom typu właśnie prawicowy, faszystowski, nacjonalistyczny, zwłaszcza w takim znaczeniu pejoratywnym, tak? Bo dzisiaj się często w takim popularnym dyskursie na przykład mówi, że prawica nigdy nie miała wybitnych pisarzy, albo nie ma, że to są drugorzędni pisarze. No to jednak jak się zna literaturę polską, polską kulturę, no to okazuje się, że to jest kompletna bzdura. Panie profesorze, dlaczego prawica, prawicowość jako temat literacki czy źródło idei po 1939 roku w Polsce była źle obecna, praktycznie nie istniała, a nawet do dzisiaj jest właśnie omijana. No najlepszy dowód, że pan przeciera szlak dopiero. W czasie wojny drugiej i po wojnie no, była jednak dosyć systematyczna eksterminacja elit, instytucji związanych z szeroko rozumianą prawicą. Także jakby wymazywano pamięć o tych książkach, o tych pisarzach, czy deformowano tę pamięć. Taki dominujący przez wiele lat lewicowy punkt widzenia w kulturze, tak? No, też sprawiał, że tymi tematami nie zajmowano się. To było jakby, no właśnie, czy niemodne, czy pomijane z powodów mniej lub bardziej koniunkturalnych, tak, czy właśnie traktowane jako nieciekawe w sensie intelektualnym. I to jakby to spowodowało, że jest jakaś spora część. Oczywiście są książki, powstają w ostatnich latach i myślę, że no, też tę część polskiej jakby tradycji literackiej, kulturalnej, no warto jednak znać. I do tego poznawania przyczynił się pan wydatnie, nie tylko jako historyk literatury, ale także jako edytor dzieł zapomnianych lub źle obecnych. Potrafił zbudować, odkryć, opisać, także opublikować książki, które w ogóle nie istniały w kulturalnym obiegu wykształconego społeczeństwa polskiego. Pozwolę sobie wskazać na kilka wybranych tytułów autorów, którzy wydają mi się szczególnie ważni w dorobku edytorskim profesora Urbanowskiego i których przypomnienie wydaje mi się szczególnie ważne dla naszej dzisiejszej kultury. Chyba na pierwszym miejscu wymieniłbym Floriana Czarnyszewicza. To było jakieś odkrycie bardzo wiele różnych czasopism, nawet tak odległych jak Tygodnik Polityka, pisało z pewnym podziwem dla tego, co stworzył Czarnyszewicz. Zaraz obok wymieniłbym Goethe'a, bo to jest no jakby, można użyć takiego patetycznego słowa, monumentalna edycja. No, pisarza zasługującego na przypominanie nie tylko w swych powieściach, ale na przykład w najobszerniejszym tomie w tej edycji, tomie krytyki literackiej. I znów nie byłoby tego, gdyby nie no, mrówcza praca redaktora, edytora. Czesław Straszewicz, Turyści z Bocianich Gniazd, to jest tytuł, który wielu zainteresowanych literaturą emigracyjną potrafiło wymienić, Stanisław Brzozowski, ale widziany inaczej, widziany nie tak, jak przyzwyczailiśmy się w krytyce lewicowej, do której uznania interpretacji oczywiście Brzozowski ma pełne prawo.
Maciej Urbanowski pokazuje, czy uwypukla ten przełom chrześcijański, czy zmaganie się, jeśli można tak to określić, z Bogiem i drogę do chrześcijaństwa w tym niezwykłym umyśle. Bobkowski, jeden z umiłowanych chyba pisarzy Maćka Urbanowskiego, jego przypominanie, dyskutowanie nad jego twórczością i no, przywracanie pełnego kształtu jego dorobku. Jako edytor wziął Pan na siebie obowiązek przypomnienia albo w ogóle no, zaistnienia w polskiej przestrzeni literackiej często autorów i dzieł, o których zapomnieliśmy albo nie mieliśmy pojęcia. Czy w tym gronie wskazałby Pan pisarzy wybitnych, którzy powinni znaleźć się w ścisłym kanonie arcydzieł polskiej literatury XX wieku? Zaraz to zrobię, ale powiem, że dla mnie jakby jest jakaś spójność, tak? Tomasz Burek mówi o takim dwutakcie często, że krytyk literacki jest historykiem literatury. U mnie jest jeszcze trzeci takt, czyli edytorski. One jakby się wzajemnie łączą. Jedno wypływa z drugiego i oczywiście to jest pokłosie jakichś moich także fascynacji jako odkryć, jako historyka literatury czy krytyka literackiego. W tych moich różnych edycjach, to no takim na pewno dziełem kanonicznym, które chyba wchodzi do kanonu, to są Nadberezyńcy Floriana Czarnyszewicza i być może tak się stanie. Mam nadzieję, że tak się stanie, chociaż pewnie nie jest to też takie dzieło zaskakujące bardzo, jak W polu Rembeka i Ballada o wzgardliwym Wisielcu i Ballady styczniowe. Tak? To Rembek jako autor tych dwóch dzieł to na pewno są takie dzieła kanoniczne. Do kanonu powinien wejść, czy wrócić Ferdynand Gettel, chociażby jako reporter i autor opowiadań, zwłaszcza rewolucji bolszewickiej. Nie wydawałem dzienników Karola Ludwika Konińskiego, ale jego krytykę literacką i pisma, ale właśnie jako autor dzienników też wydaje mi się, że ciągle jest zbyt, myślicie, religijny. Zresztą ta jego myśl religijna także obecna jest w jego publicystyce politycznej czy krytyce, więc Koniński jest takim pisarzem kanonicznym, jeżeli tu miałbym skrócić się do tych nazwisk. Pismo Arkana odegrało w polskiej kulturze po roku 1989 rolę fundamentalną. Nie ma drugiego tytułu, który wprowadziłby tak wiele idei zasługujących na naszą refleksję, który by tak bardzo dowartościowywał tę perspektywę historyczną i pewien specyficzny punkt widzenia. Antykomunizm, który legł u podstawy całej praktyki redakcji Arkanów. Rola tego pisma jest nie do przecenienia, ponieważ wprowadzała do debaty publicznej cały szereg zagadnień, które w tej debacie były nieobecne lub były obecne słabiej. Maciej Urbanowski od samego początku był w zespole Arkanów. Dołączył do nas w czasach jeszcze poprzedniczki Arkanów, czyli krakowskiej Arki. I doskonale wpisał się w program tej grupy historyków czy krytyków. My byliśmy urodzeni w latach 60. i wychowywaliśmy się w PRL-u w czasach jeszcze różnego rodzaju politycznych, cenzuralnych, ideologicznych ograniczeń. I kiedy nadarzyła się szansa, żeby uprawiać literaturę w sposób wolny od tych ograniczeń, to naszym programem było jakby wypełnienie białych plam. Czy to z literatury emigracyjnej, czy to z literatury wcześniejszych okresów historii Polski, dziedzictwa kulturalnego Polski. Poczynając od czasów najdawniej staropolskich, aż po współczesność, nie omijając także wieku XIX, który był bardzo niemodny. Wtedy mówiono o końcu paradygmatu romantycznego, nigdy tego nie przyjęliśmy.
Natomiast Urbanowski wpisał się doskonale w ten program właśnie ze swoją restytucją literatury emigracyjnej i reinterpretacją procesów literackich dwudziestolecia międzywojennego. Szuka tekstów, zamawia teksty, zamawia recenzje, czy jakby pilnuje tego, żeby arkana stały się też, były też ważnym pismem. To jest jego zasługa w dziedzinie literatury w Polsce tu i teraz. Przypomnę taki moment, kiedy na przykład Szczepana Twardocha, nikomu nieznanego wtedy bardzo młodego pisarza, przyciągnęła arkana z całą pewnością za pośrednictwem Maćka Urbanowskiego. Ta umiejętność zobaczenia czegoś, co się rodzi, co się tworzy i od razu wskazania bardzo precyzyjnego, chirurgicznie precyzyjnego, anatomicznego, że tak powiem, opisu tego zjawiska, kiedy ono się pojawia, to niewątpliwie przyciągało uwagę od razu do tekstów Maćka. Kolejnym ważnym elementem pana działalności jest redagowanie dwumiesięcznika Arkana. Przez 14 lat był pan zastępcą redaktora naczelnego. Czy od początku powstania Arkanów posiadaliście państwo taką jasno zdefiniowaną misję swojego pisma? Myślę, że tak, choć ona nigdy nie przyjęła jakiejś formuły programowej. Najważniejsze dla mnie to jest chyba tekst Andrzeja Waśki, Konserwatyzm narodowy, który jakby pokazuje te dwa elementy, które są ważne dla środowiska Arkanów. Na pewno można się zastanawiać nad samym tytułem Arkana, który nawiązuje do Arki, wcześniej wydawanej przez część redaktorów pisma. Ważne tu jest ta łacińska pisownia tego pisma, czyli to jest podkreślanie związku z tym łacińskim jakby elementem naszej kultury. No i też w słowie Arkana, jak wiadomo, to jest jakieś tajniki, tajemnice, więc tutaj byłyby to tajemnice polskiej kultury, tak? I ta misja Arkanów, o której też ten tekst Andrzeja Waśki chyba trochę mówi, to jest no właśnie misja pilowania jakby całości polskiej kultury. Arkana mają te trzy słowa: historia, polityka, literatura, tak? To jest pismo, które chce widzieć właśnie te trzy elementy jako pewien splot decydujący o specyfice polskiej kultury, ale zwłaszcza myślę, tą misją jest jakby pisanie, przypominanie o tym, czym był dla polskiej kultury romantyzm, czym była pierwsza Rzeczpospolita, zwłaszcza sarmatyzm, i także przypominanie o tych tradycji właśnie suwerennej II Rzeczpospolitej emigracji. Także tą misją jest jakby dbanie czy o kultywowanie dziedzictwa na pewno chrześcijańskiego, na pewno antylewicowego w polskiej kulturze. No i też ten konserwatywny, konserwujący, prawda, element, który jest jakby, myślę, też elementem tej misji. Proszę przybliżyć najważniejsze nazwiska redaktorów, autorów, współpracowników pisma w tym już istniejącym 30-leciu tego periodu. No tak, pismo, pierwszy numer wyszedł w 1995 roku. Oczywiście to jest lista bardzo długa i kłopot dla mnie, że nie wymienię także ważnych wielu współpracowników. Na pewno Andrzej Waśko i Andrzej Nowak, którzy redagowali bądź redagują pisma jako naczelni. Na pewno Zuzanna Dawidowicz i Piotr Rosa, którzy są takim cały czas zapleczem logistycznym tego pisma. No i w redakcji byli także Jan Prokop, Elżbieta Morawiec czy Wiesław Paweł Szymański. To też pokazuje, że to jest takie pismo, można powiedzieć, wielu pokoleń, tak? Przede wszystkim tego pokolenia Brulionu, tak? Czyli urodzonych w latach 60. i także tych roczników wcześniejszych, zwłaszcza urodzonych w latach 30. Są tu historycy jak Henryk Głębocki, tak? To są też takie nazwiska, które tworzą pismo od strony redakcyjnej, ale było też no, wielu świetnych i ważnych autorów. Arkana to nie tylko pismo, to również wydawnictwo. Z jakich tytułów jest pan szczególnie dumny, które udało wam się wydać? No, ja osobiście jestem dumny z serii Arkana Literatury i Arkana Historii, a gdy miałem mówić o konkretnych tytułach, znowu jakaś długa lista, ale pamiętam, że byłem
bardzo dumny, jak wydaliśmy dziennik kwarantanny Tomasza Burka, czyli taki dziennik lektur wybitnego krytyka. Dumny byłem, gdy wydaliśmy olbrzymią monografię Jacka Bartyzela Umierać, ale powoli, o konserwatystach, monarchistach w tej Europie romańskiej. Ten tytuł Umierać, ale powoli, czasem w przypływach czarnego humoru traktujemy jako swoje motto. Także pisarzy obcych, tak? Bo wydaliśmy na przykład świetną powieść nieżyjącego już Władimowa, Generał i jego armia, ale także wybory tekstów Ernsta Jungera. To są rzeczywiście ważne i wybitne książki. No i także książki literackie, wiersze Wojciecha Węcla, Przemysława Dakowicza, Leszka Lektorowicza i proza. Tutaj no, jestem dumny i z esejów Rymkiewicza, które w ogóle zaczęły tę serię, kilka szczegółów, ale także powieści Helaka czy opowiadania Wojciecha Chmielewskiego. Przeszliśmy od historii do współczesności. Pora więc zająć się pańskimi obowiązkami krytyka literackiego. Maciek wyszedł ze szkoły Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie jego mistrzem w jakimś sensie był Kazimierz Wyka i jego córka, z której katedry Maciek wyszedł i po niej objął tę katedrę krytyki literackiej w Instytucie Polonistyki UJ. Jest doskonale świadomy całej tradycji krytyczno-literackiej, jaka w Polsce jest ważna, nie tylko tej, z którą no, w sposób żywy, czynny mógł się stykać z tymi ludźmi, ale także tą tradycją głębiej sięgającą. Ta niezwykła produktywność Urbanowskiego zaowocowała w krytyce literackiej, no bo on opisywał literaturę polską lat 90., początku XXI wieku i nie ograniczał się tylko do kręgu pisarzy związanych z poprzednim Parnasem literackim, którzy się skupili wokół Gazety Wyborczej, wokół Gnikę. I tam następowały kooptacje debiutantów, ale stworzył obraz literatury bardziej zróżnicowany, wyróżnił i ocenił takich pisarzy jak Wenzel, jak Keller. Kiedy czytam teksty Maćka, wracam do nich, to wydaje mi się, że najwspanialsze dzieło polskiej krytyki literackiej, jakie ja znam, czyli o literaturze polskiej wieku XIX, Maurycego Mochnackiego, choć pisane innym tonem, takim właśnie bardziej romantycznym, bardziej pełnym patosu, w istocie doskonale odpowiada temu, jak widzi rolę krytyka literackiego Maciej Urbanowski. To jest ukazanie literatury jako odkrywania jaźni narodowej, że użyję tych terminów Mochnackiego z roku 1830. Te przemiany naszej jaźni zbiorowej, jej doświadczenia są najważniejszym kluczem, którego używa Maciej Urbanowski do otwierania kolejnych tekstów. Jedna z książek Macieja Urbanowskiego nosi tytuł Romans z Polską. To jest bardzo ciekawa gra w obrębie tradycji krytyczno-literackiej, jeśli weźmiemy pod uwagę, że Maciej Urbanowski jest jednym z najwybitniejszych profesorów Uniwersytetu Jagiellońskiego. I przypomnijmy sobie taką słynną, przed wieloma dekadami wydaną książkę Jana Błońskiego, Romans z tekstem. Ten tytuł, Romans z Polską, ma, powiedziałbym, z jednej strony walor opisowy, ponieważ nazywa to coś, co jest we wnętrzu tej książki, czyli dzieła literackie autorów interesujących się tym miejscem, z którego wyszli, tradycją kraju, państwowości. A z drugiej strony jest taką kategorią autocharakteryzacyjną, to znaczy Maciej Urbanowski sam daje do zrozumienia, że w stosunku do tego, co wcześniej robił wybitny krytyk Jan Błoński, on przesuwa akcent. Romans z tekstem zamienia się w romans z Polską, czyli wskazujemy inne pole zainteresowań, pozostając w obrębie literatury, mówimy, że nie samo słowo, nie obraz, nie struktura tekstu,
są najważniejsze, ale najważniejsze jest to, do czego tekst się odnosi. Swoją postawę jako krytyka definiował pan w ten sposób. Bez fałszywej skromności zawsze widziałem siebie jako rzemieślnika krytyki. Kogoś, kto z wyboru, potem z uporu krąży na bocznych szlakach naszej krytyki. No to proszę o komentarz do tych słów. Chciałem być krytykiem. Zawsze też dla mnie jakimś ideałem były te nazwiska, które gdzieś tutaj już padały, tak? Od Brzozowskiego począwszy przez krytykę tą międzywojenną. Iżykowski, Stanisław Piasecki, Jan Emil Skiwski, o którym napisałem monografię, Włodzimierz Pietrzak, zresztą większość z nich, czy Kazimierz Wyka, to jest ta linia gdzieś tam jakoś do Brzozowskiego odsyłająca, może tutaj pominę skomplikowany przypadek Iżykowskiego. Więc taka krytyka, która no właśnie jest sama poezją w innym stanie skupienia, poezja, która ma ambicje nie tylko towarzyszenia literaturze, ale jakby przewodzenia literaturze, pilnowania literatury, krytyka, która no właśnie jest wielką krytyką w tym znaczeniu, że stawia literaturze i samej sobie jakieś takie wybitne cele wykraczające poza wąsko rozumianą literackość, tak? Gdzie nie chodzi o spory o rymy, tak? Tylko spory o Polskę, spory o sens istnienia, spory o istnienie cywilizacji. Który z polskich krytyków literackich wywarł na pana największy wpływ? No z tych, z którymi miałem taki żywy kontakt, to na pewno Tomasz Burek. Czytałem Burka, te wcześniejsze jego książki, tak, począwszy od Zamiast powieści, po dalej aktualne. I oczywiście tutaj jego rozpoznanie, ale też sposób, jaki on pisał, zawsze mi się wydawał bardzo ciekawy. Osobowość krytyka, która tam z tych tekstów się wyłaniała właśnie jako takiego trochę brzozowszczyka, tak, trochę takiego rewolucjonisty, a zarazem konserwatysty. To taka droga właśnie trochę Brzozowskiego, tak, że Burka do metafizyki, do katolicyzmu, także do właściwie takiej bardzo przenikliwej krytyki cywilizacji ponowoczesnej, literatury ponowoczesnej. Więc też te ostatnie teksty, Dziennik kwarantanny, Dzieło niczyje Burka, no były fascynujące właśnie, też pokazujące takiego krytyka, którego myśl jest w ruchu, tak? Który się zmienia, ale pozostaje takim duchem wiecznym rewolucjonistą trochę. To mi się bardzo też podobało i właśnie też takim krytykiem osobnym, tak? Który ma odwagę także sprzeciwić się środowisku, w którym tkwił. Kijowski, też bardzo lubiłem te jego teksty spisane już w latach 70. o etosie społecznym literatury polskiej. Bardzo fajne są też te jego teksty, też wydało mi się aktualne, kiedy on walczył z szydercami w literaturze polskiej, pokazując mielizny tego sposobu pisania i myślenia. No i jest też znowu wstrząsający jego dziennik, tak? Ten dziennik nawróconego znowu polskiego intelektualisty, który powraca, właściwie wraca do kościoła, do religii. Więc to są takie znowu właściwie trochę powracające biografie, które też mnie jakoś tak fascynowały. Stąd ucieszyła mnie nagroda imienia Andrzeja Kijowskiego, którą lata temu dostałem. Panie profesorze, jak pan ocenia dorobek literatury polskiej ostatniego 30-lecia, od upadku komunizmu w 1989 roku do dzisiaj? Jak bilans tego 30-lecia wygląda w porównaniu z osiągnięciem literatury polskiej międzywojnia, okresu międzywojennego? No tutaj to porównanie siłą rzeczy musi jakby wypaść na niekorzyść literatury tej, której jesteśmy częścią, tak? Której ja jestem jakby... Dlaczego? No pomimo dwóch nagród Nobla? No chyba jednak tak, to znaczy to oczywiście jest moje poczucie, być może ten rodzaj miłości do 20-lecia, takiego przekonania, że to jest no właśnie literatura wielu niezwykłych dzieł, wielu niezwykłych osobowości, literatura
wielu nurtów, tak? I literatura no, ważnych spraw, ważnych problemów, które jakby wciąż są aktualne, w jakimś sensie literatura profetyczna. Witkacy, Gombrowicz, Schulz, Młody Miłosz, Czechowicz, tak? Sebyła, Iżykowski, Pawlikowska, Jasnorzeska, tak? Iłakowiczów, no to po prostu mamy taką konstelację wielkich gwiazd. A może polska gwiazd. Kultura traci swoją literaturocentryczność? Może dzisiaj być może tak. Literatura jest mniej ważna. Nie tylko polska, bo nie wiem, jakiś czas temu czytałem książkę Alana Finkielkrauta po literaturze, tak? On mówi, że żyjemy w epoce politerackiej, tak? Czy postliterackiej. Postpiśmiennej. Tak, czy postpiśmiennej, co ma rozmaite przyczyny, ale skutki generalnie większość komentatorów, w tym ten francuski słynny filozof, trochę krytyk literacki, też raczej negatywnie, czy melancholijnie na to patrzy, więc oczywiście ta literaturocentryczność gdzieś zanika, tak, na rzecz jakiejś kultury obrazkowej, tak, cyfrowej, która jest też może jakimś rodzajem cofnięcia, regresu. Jest wrażenie bogactwa, ale jest też wrażenie chaosu, jest wrażenie trochę jakiejś inności, obcości. Nie mogę na koniec nie zapytać pana także o kondycję krytyki literackiej w Polsce minionego 30-lecia, no bo jednak czytelnicy trafiają na książki dlatego, że ktoś im je poleci, zdają się na sądy fachowców. No oczywiście, często dzisiaj to media odgrywają tę rolę, ale jednak kierujemy się tropami, które są nam podrzucone, jeśli nie jesteśmy profesjonalistami w tym względzie. Więc czy polska krytyka minionego 30-lecia bardziej literaturze polskiej pomagała, czy deformowała jej obraz? Wydaje mi się, no zwłaszcza z mojego pokolenia krytycy, no byli bardzo aktywni, jednak mieli taki dosyć znaczący głos także na, jeżeli chodzi właśnie o decyzje czytelników, czy bycie w rozmaitych gremiach nagród od Przemysława Czaplińskiego przez Dariusza Nowackiego, Piotra Śliwińskiego czy Andrzeja Chorubałę, tak? I to było też ciekawe, że ta krytyka była taką krytyką zróżnicowaną jednak ideowo i też różniącą się w rozmaitych swoich głosach estetycznych. Ta późniejsza krytyka jawi mi się już coraz bardziej mgliście, jako krytyka właśnie coraz bardziej akademicka, też krytyka, która mówi już z innego miejsca, tak, w internecie, której głos dociera do mnie słabiej, tak, ale być może jest to trochę moja wina. Natomiast nie wiem, czy jest to krytyka w stanie odwrotu. To Tomasz Burek, ostatni raz przywołam to nazwisko, no, właśnie mówił w jednym z takich ostatnich tekstów, że właściwie rezygnuje z bycia krytykiem, bo krytyczność jakby pożarła samą literaturę, że literaci nie potrzebują już krytyki. Nie wiem, czy czytelnicy potrzebują krytyki, czy bardziej potrzebują aktywistów literackich, blogerów, czy dziennikarzy literackich, tak? Reklamiarzy literackich na usługach mediów, więc to trochę tak, ale ten głos krytyka jednak gdzieś tam wybrzmiewa i być może jednak po jakimś czasie on zostanie jakby dosłyszany, nawet jeżeli to będzie głos po śmierci krytyka czy krytyki. Nie popadajmy w ton żałobny. Na koniec zdobądźmy się, jeśli możemy pana poprosić, o odrobinę optymizmu albo w każdym razie wskazania dla naszych widzów. Po co jest literatura, jeżeli Finkielkraut ma rację i żyjemy w epoce odwrotu literackości jako pewnego ważnego dla społeczeństw medium, w którym debatuje się najważniejsze sprawy życia i śmierci, nie tylko indywidualnych, ale także wspólnotowych, to co można przeciwstawić temu odchodzeniu literatury? Arcydzieła, tak? Te ważne książki, znaczy szukanie arcydzieł i czytanie arcydzieł, tych, które mamy, no mamy tą wyspę skarbów, tak? I właściwie możemy się na nią w każdej chwili wybrać i te skarby czytać, tak? Ale czytać właśnie po to, żeby się cieszyć jakby tym, że jesteśmy tych skarbów trochę posiadaczami, ale także po to, żeby no, z tej lektury, no jednak ta wiedza ciągle nam się wydaje
wydaje mi się, no, jest przydatna, że dzięki tej literaturze jesteśmy mądrzejsi, lepsi, rozumniejsi. No, mam taką cały czas wiarę, ale także, no, że ciągle to jest jakiś rodzaj przygody, tak, która też czyni nasze życie bogatszym i dlatego warto czytać. Tym samym uzasadnia pan rację istnienia badaczy i krytyków literackich, bo ktoś te skarby na tej wyspie musi nam narysować na mapie. Takiej mapy dostarcza nam dzieło naszego dzisiejszego gościa, pana profesora Macieja Urbanowskiego. Dziękuję mu uprzejmie za to spotkanie. Dziękuję bardzo.